Morderca będzie miał snajperkę i wolną pompę. Detektyw zaś szybką pompę oraz digla. Zadaniem detektywa będzie znalezienie mordercy, zanim wystrzelam nas wszystkich. Jeżeli nie chcesz, aby morderca mnie zabił, to strzel w tym momencie łapkę w górę, komentarz z oceną materiału oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a przy okazji będziesz mógł wygrać gifta nawet do wartości 5000 V-dolcy. A nawet może więcej. No ale cóż, jeżeli będzie 1000 łapek w górę w pierwsze 15 minut po opublikowaniu tego filmu, to z gole łeb na łyso. Co wy na to? Zaczynamy! Let's go! Czy zabójca gdzieś tam uciekł, czy nie? O, jest detektyw, jest detektyw. Jest detektyw, widzimy go. Tylko uważaj, żeby się tak nie afiszować, bo możesz dostać strzała od zabójcy. Ale dobra, wybiegnijmy sobie i żyjmy sobie normalnie. Miasto żyje, miasto żyje. To jest oczywiście pole golfowe, więc super fajnie. Możemy sobie zagrać w golfa. Kto idzie ze mną? Halo? Detektywie, halo? O, sorry, mordo, przepraszam. Nie chciałem cię uderzyć. Ja nie jestem zabójcą, obiecuję, przysięgam. Dobra, jest piątka. Wow! Detektyw strzelił, jak my tu piątkę przybijamy. Nie detektyw, tylko zabójca. Ej, nie wiem, czy go nie widziałem, chodźcie, zobaczymy tutaj. On wygląda podejrzanie, halo, detektyw. Jesteśmy za szopą. Wygląda podejrzanie. Pamiętaj, że jeżeli zabijesz niewłaściwą osobę, to musisz oddać broń. Wow, to nie on. Halo, detektyw. Czy ja muszę wszystko robić za ciebie? Wykonuj swoją pracę. Albo oddawaj komuś broń. Nie, to ja, byku, ja jestem... z pizzą. Ja na pewno nie jestem zabójcą. Dobra, czekamy na tego zabójcę, ale wszyscy są zgrupowani w jednym miejscu i będzie nam ciężko w ogóle coś odkryć. Okej, detektyw coś rozszyfrował. Widzi kogoś na dachu. Tak, chyba trafił go. Biegnijmy, trafił go, bo był na dachu, chciał nas zabić wszystkich. Dobra, rozejdźmy się po mieście. Każdy niech podejdzie tutaj elegancko sobie do dołków. Możemy pograć w golfa, tako. Ja tutaj sobie zaraz wezmę kij golfowy, tako, i sobie... rozegram partyjkę. Uwaga, uwaga! Odejdźcie! Rozgrywam! Aj, widzicie. Udowodnij, że nie jesteś zabójcą. Nie jesteś, bo mężczyzna był zabójcą, na pewno. Dobra, ty udowodnij, ty. Ty udowodnij, że nie jesteś zabójcą. Haha! Myślicie, że taki taniec wykonałby zabójca? Czekaj, on wygląda totalnie podejrzanie. Ten gość. Chociaż tamten miał chyba... Ej, mam widzę go, to on, na 100%, zdradził się, zobaczcie, ucieka przede mną. Detektyw, zabijaj go, bo on ma inny kill off, on się sam zdradził. Chodź tutaj, tylko detektyw może, ukrył się w trawie, to on, na 100%. O, to nie on? Gdzie jest ten detektyw? No nie wierzę. No on nas zabija, o nie, mam bronię detektywa. No nie, zabił mnie, podnieście bronię, szybko. Przecież was zabiję wszystkich. No nie, nasz zabójca, ale ty, chyba ktoś pobiegł po broń. Chyba ktoś tu uratuje. O nie! Zabójca zabił wszystkich i wygrał rundę. Ale dobry zabójca z ciebie, TGL Cactus. Zarąbisty. Dobra, lecimy do następnej rundy. Dobra, słuchajcie, w mieście panuje zabójca, a tym razem ja jestem od dochodzeń. Także rozejdźcie się, obywatele, a ja będę szukał zabójcy. Podejrzane graffiti. Czyżby zostawił je zabójca? Ktoś zostawił jakieś ślady w postaci złamanego serca i kwiatów. Czyżby to był zabójca? Haha, panie z krzaków, zatrzymaj się! Komendant Padre Krogala, udowodnij, że nie jesteś zabójcą! Natychmiast, albo strzelam. Udowodnij, byku! Haha, to chyba nie ty. Nie no, ziomek oszalał. Sewali w gar. Dobra, biegnę szukać zabójcy, bo słyszę, że ktoś już zabił. Czy to ty jesteś, ziomku, z łopatą? Co ty myślałeś? Stój tam na dachu, raz, dwa, trzy. Wchodzę tam do ciebie, stój. Stój, bo strzelam. Mam cię na celowniku. Czy to ty jesteś zabójcą, mordo? Jak to nie? A kto tu strzelał, ty? Czy to ty strzelałeś, mordo? To chyba on. Ty strzelałeś? No i co teraz? Nie wiem, czy on jest mordercą w sumie. Trochę mi przykro, ale... no dobra. Zostawmy cię. Ej, ludzie naokoło, czy myślicie, że on jest mordercą? Miasto wybrało! Tak! To on był mordercą! Haha! Zobaczcie, jakie śledztwo dobrze było przeprowadzone i właśnie nasze miasto zostało uratowane i tak mało osób zginęło. Ale dobra, zamieńmy się teraz trochę rolami. Dobra, teraz jestem sekretnym zabójcą. A Smalczyk będzie miał za zadaniem je znaleźć. Ciekaw jestem, co sobie pomyśli. Ja nie wiem, gdzie on jest i nie wiem, kim on jest, ale za zadanie mam na pewno pozabijać paru delikwentów.
tutaj na mapie. Jeden sobie tam wchodzi na górę, zupełnie jakby był zabójcą, ale przecież nie może być, przecież to ja nim jestem. Więc bardzo ciężko, bardzo ciężko. Hej, na smalczyka gra się dosyć ciężko i zobaczymy, czy ktoś tu będzie mógł nam zagrozić. Starałem się kogo pierwszego wyeliminować z tego meczu. Okej. Okay. Zatrzymaj się. Okej. Okay. Udowodnij, że to nie ty. Jest git. Udowodnij, że to nie ty. Jest gitara. No dobra, przechodź. Szybka eliminacja była jak najbardziej dobra. Ale był blisko, był blisko, był blisko. Widziałem go, był blisko. Ale niestety nie może się detektyw pomylić, bo ma na sobie życie swoich obywateli. Dobra. Bardziej się martwię o tych obywateli, gdyż jestem w bardzo wysokim punkcie i nikogo nie widzę. Więc nawet zabójca się martwi o obywateli. Dlaczego to jest pytanie. To jest pytanie. Zastanawia mnie to bardzo. Okej, dobra, widzę ich w kółeczku. Widzę ich jak najbardziej. Ciekawe, co by Smalczyk powiedział, jakby miał go na muszce. Ale miałem okazję zabić pana detektywa teraz, no. Naprawdę. Naprawdę, miałem teraz bardzo dobrą okazję. Gdzie byś tu się schować? Gdzie by tu się schować, żeby uczknąć parę zabójstw na graczach? Dlaczego tak sam chodzisz? Ha, ktoś sam chodzi, powiadasz. No nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło to. Jak nie najlepiej to wyszło. Ale ciekawe, gdzie ten komendant śmierdzący będzie nas ganiał. Dobra. Powiedzmy, że zostawimy jakiś ślad. Zostawmy jakiś ślad, tylko zastanawiam się jaki. Okej, zostawiłem zabójczy sygnał na murze. Ciekawe, czy ktoś jest w stanie odszyfrować moje znaki. Dobra, typy się tu chowają, ale I don't know, o co tu chodzi. To mi nie wyszło totalnie, nie? Jakby to mi nie wyszło, więc... Śmiesznie, śmiesznie. Śmiesznie, śmieszna sytuacja, naprawdę. Naprawdę śmieszna sytuacja. Tak się składało, że jakieś 5 sekund temu przechodziłem obok detektywa, który opluł totalnie moje malowidło na ścianie, które może go kierować w miejsce, gdzie się mogę znajdować. Jestem cichym skrytobójcą. Nie po tej stronie ściany szukacie mojego malowidła, kochani. Znajduje się ono po drugiej stronie. No nie wiem, no nie wiem. Ty mi się wydaje podejrzany, czekaj, stój. Udowodnij, że jesteś... Okej. 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 3, 2, 1. Halo. Czemu się rozeszliście, panowie? Panowie, czy... Wydaje się, że to ty. Mam cię na oku teraz. Dobra. Uciekam, uciekam! O nie! Atakują mnie! No nie! Zabili mnie! No nie! Czemu tak się stało? TGL Cactus znowu wygrał? Czemu tak się dzieje? No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Smalczyk jak zwykle ze mną przegrał, gdyż jest za słaby i nie ma psychy, żeby zabić kogokolwiek.
Także, dzięki wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nara!